Koledzy Gorsza, Tomaszy, Ciele, Zakrywa, Magolki, przegrali 102 sekundy. No, porównanie zbiorowe, mocy silnika, a myślę, że różnica jest chyba ponad 100 koni. To już nie jest koni, ale to mogę zarekomendować, że na pewno jednak Kastiera ma ponad 100 koni więcej. Od jednego, jego nona, tu na wierzchni, Leszek Kronowy, na komisie, prawie 90 km/h. Proszę Państwa, no to jak już mówię, jeden uznanie, to wszyscy myślą, że to jest Marek Wyruszczak z Markiem Skrobotnym. Przejdź od
Thank you.
Kręcą, jakie są możliwe dla tego samochodu. I wszystkim Państwu polecam zdobycie wyników poszczególnych odcinków specjalnych i porównanie, zaznaczenie sobie właśnie tego samochodu, numer startowy 50 na metach. Z reguł dojeżdżasz do mety. Nie, chociaż na ostatniej imprezie miałeś na Wiśle miałeś awarię. Ale dojechałeś, tak, no z lekkim spóźnieniem. Też opony PB20, proszę Państwa, to są wyścigowe gumy. Też w wydaniu naciętym zawodnicy zdecydowali się pojechać pierwszy OS, nie wymieniając teraz na szybko opon, tam serwisy są rozstawione. Miał sobie ten samochodzik, pamiętacie Państwo, na tym wyjściu, gdzie bubla tak szeroko odwinęło, sponiewierało. On uratował się właśnie kopnięciem lewą nogą w hamulec przy nieujmowanym gazie. Nadstawił się przy krawężniku i odjechał szybciutko pod tą górę. No, bardzo wysoko też są w klasyfikacji. Proszę Państwa, no nie mam tu... Odłożyłem te czasy, ale tak jak mówiłem, koło 15 miejsca oni mają. Wzywają. Z Państwem niestety muszę się już pożegnać. Zapraszam tam na odcinek specjalny do Karpacza, gdzie będziemy mogli sobie porozmawiać i posłuchać te szybkie przejazdy, które odbędą się na mostku, a jednocześnie przypominam, dziennikarze akredytowani przy imprezie, autokar zaraz odjeżdża. Thank you.
Yeah!
Thank you.
boki, zakładaj to przy znajdzie i ja już siadam. Oh, no, 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 no.
No, ja rąk nie przeżyję.
Gdzie? Jest Marek Sadowski, mistrz Polski. On jeszcze nie wygrał tego rajdu, ale cieszą się. Paweł Przybylski na mecie. Do 4 rano serwisy robiły samochód. Romuald Kałas też pewnie się cieszy, jest bardzo wysoko. O ile nie zajmuje drugiego miejsca po cichu, to powiem, to może być trzeci. Andrzej Koper, niestety, awaria hamulców, naprawa szybka, ma kilka minut spóźnienia. Wypadł z rozgrywki o pierwsze miejsca. Jest 7, 8, może 9. Właśnie teraz podjechał. I mamy, to jest chyba Sabatajkis, który doskonale jechał na szutrach, też widziałem. Paweł Przybylski, fenomenalna jazda i Hałasa, ta miękka, spokojna, na okrągło. Janusz Siniarski prowadził go tak dokładnie, tak jak opisali. Cieszą się u Przybylskiego. Ciekawe, Krzysztof Gębory siedzi w samochodzie, może na pewno wie, bo ma policzone czasy i które są miejsca. Czy ktoś może mi powiedzieć, kto wygrał? Mieściłem się z nim, Romku. Po pierwsze ja Cię witam po 3-krotnie, Ciebie po 2-krotnie, Januszku, po 2-krotnie i powiedz, jak to z tą klasyfikacją, bo to takie chodzą słuchy, wszyscy mówią, że jednak żeś objechał Gieruchę. Jak to jest naprawdę? Zobaczymy, o wynikach się okaże. Okaże się w wynikach, oni mają te spóźnienie, zobaczymy jak to wyszło. Okaże się w wynikach, do ostatniej chwili nie wiadomo. Bo mamy czas do S-ów, ale tu jeżeli było spóźnienie, może być problem, ale gratulujemy. Proszę bardzo. Proszę Państwa, Texas Team na starym, staruskim samochodzie, ta czapka fascynująca, w bok przesunięta, Paweł Przybylski, Krzysztof Gęborys. Gratuluję Ci bardzo. Romek powiedział, kupiłem 2 minuty, ale nie zdążyłem go spytać, czy spóźnienia, czy późniejszego wjazdu, czy wcześniejszego wjazdu. A jak myślisz, jak jesteście w klasyfikacji? Zdążyliśmy do drugiego miejsca, do brnąć po wielu stratach zeszłego dnia. Czyli po wielu stratach zeszłego dnia z powodu awarii hamulców mieliście. Tak. Po tej awarii hamulców dobrnęliście do drugiego miejsca. No a teraz możesz szepnąć, kogo uważasz za faworyta, który wygrał dzisiejszy rajd. Marek Wieruszczak. Proszę Państwa, jak to ładnie, że konkurencja zapowiada swojego... No trzeba otworzyć najpierw, co tu strzelić? Otwórzciskiem! Otwórzają! Dajcie ślubokę! Słuchajcie, ludzie gdzie firmy poprosiły już! No już! No, duże brawa. Jeszcze raz. Cieszę się bardzo. Gratulacje. Oni się uganiają po tym głosie, po tym sensie, za tymi zawodnikami. Ja nie wiem, co wy widzicie w tych samochodach. No, panuje mu maska szampanu, proszę Państwa. Yeah!
Pogára. Proszę zobaczyć, strzeliła im guma, jak namieszała zgłosnicy. Szeroki i ciężkie opony terenowe, w momencie, kiedy strzeliła na odcinku specjalnie, no właśnie, zmieniać, nie wiem, czy już na tym kapcie, ten